Jako organizacja jesteśmy po etapie bardzo intensywnego wzrostu. W ostatnich 2 latach dołączyło do nas ponad 1500 osób. Natomiast, żeby rzeczywiście skalować operacje, optymalizować procesy, do tego potrzebna jest technologia. Nie chcemy być organizacją, która zmienia się w oparciu tylko i wyłącznie o zasoby ludzkie. Chcemy, żeby tym game changerem była technologia. I tutaj duża rola zespołów deweloperskich, rola naszych product ownerów, rola naszych inżynierów, żeby sukcesywnie budować i rozwijać najlepsze narzędzia w oparciu o nowoczesne technologie. Jesteśmy w momencie, kiedy rynek pracy bardzo się zmienia. Rynek, zwłaszcza inżynierów, globalizuje się. No w tej chwili, walcząc o talenty, walczymy z organizacjami, które są w stanie zaproponować pracę w międzynarodowym środowisku. Najczęściej pracę w pełni zdalną, często w oparciu o umowy B2B, więc musimy jako pracodawca stworzyć przestrzeń i stworzyć taką propozycję wartości dla pracownika, które utrzymają go w jednym miejscu, pozwolą mu rozwijać, budować swoją pozycję w ramach organizacji. Tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania. Nie chodzi tylko o wynagrodzenie, chodzi też o możliwości rozwoju, chodzi też o ścieżki kariery, chodzi też o dostosowanie warunków pracy, sposobu pracy do oczekiwań naszych pracowników. Zmiany, które zachodzą, dotyczą poszerzania zakresu usług, które jako ING Hubs świadczymy. To jest warstwa delivery, która jest przede wszystkim dedykowana do obszarów IT. To jest model serwisowy, głównie operacje KYC, częściowo obszar compliance. I trzeci obszar to są centra eksperckie, tam gdzie budujemy zespoły wokół jakości i złożoności takich wyzwań eksperckich, merytorycznych.